musieli ocenić przed samym procedurą wysłania nam tego, to, że dalej będą procedować, to, że się te drzewa nadają, a teraz mają zrobić coś całkiem odwrotnego, że mają stwierdzić, że te drzewa się nie nadają. Mówi pan Krzysztof, który jest sąsiadem działki, na której rosną wierzby będące przedmiotem sporu. To skraj ulic Wrońskiej i Krauthofera. Chodzi o 5 wierzb, które miałyby zostać pomnikami przyrody. Wydział Klimatu i Środowiska początkowo przychylił się do tego wniosku. Później jednak przyjął także drugi wniosek, tym razem od współwłaściciela działki, o wycinkę tych samych drzew. Na dzień dzisiejszy toczą się 2 osobne postępowania. Jedno ustanowienie pomników przyrody dotyczących 5 wierzb białych i drugie postępowanie o wycinkę 5 drzew niebezpiecznych. Jak mówi nam dyrektorka Wydziału Klimatu i Środowiska, gdy ruszyła procedura uznania wierzb za pomnik przyrody, okazało się, że nie spełniają one wymaganych warunków. Równolegle swoje ekspertyzy przeprowadził współwłaściciel działki. Tyle, że w sprawie ich wycinki. Ekspertyza właściciela i nasza, jak się okazało w czasie późniejsza ekspertyza, 2 niezależne ekspertyzy mówią to samo. Drzewa zamierają, łamią się, nie warto, nie ma sensu obejmować ich tą szczególną formą ochrony. I dlatego wniosek o ustanowienie drzew pomnikami przyrody został, tu cytat, zakończony. Zdaniem urzędników obie sprawy ze sobą już nie kolidują. Pozostaje jednak kwestia przydatności wierzb, która zdaniem ekologów jest duża, bo znajdują się na terenach podmokłych. Drzewa są naturalnymi pompami wody, które wciągają okoliczne wody i poprawiają mikroklimat. I w tym przypadku urzędnicy są innego zdania. Twierdzą, że wycinka drzew poprawi bezpieczeństwo. Mówimy o tym, że ekspertyzy pokazują, że te drzewa zagrażają. One są znacznych rozmiarów i ten teren jest otwarty, więc trochę trzeba też się wczuć w tą odpowiedzialność cywilną właściciela. Wątpliwy jest także stan działki, na której rośnie 18 fifnych wierzb, które od roku są pomnikami przyrody. Mieszkańcy wskazują na panujący tam bałagan. To są nowe pomniki przyrody i tam jest strefa wpisana. Te drzewa powinny być chronione. Urzędnicy jednak uspokajają. Teren jest, wzbudza poważne zastrzeżenia w zakresie gospodarki odpadami. To oczywiście też jest u nas taka procedura i tutaj też w tym przypadku jest skierowanie do Straży Miejskiej. Za 2 tygodnie ma odbyć się wizja lokalna z udziałem urzędników, którzy ustalą stan drzew, które chcą ocalić mieszkańcy. Nawet jeśli urząd podejmie decyzję o wycince, to nie będzie można jej przeprowadzić w czasie od marca do października, bo trwa wtedy okres lęgowy ptaków. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.